Mamy nowy podatek. Nic zaskakującego, ale sama formuła podatku zaskakująca. Kreatywność tutaj rządzących potrafi jednak jeszcze po wprowadzeniu kilkudziesięciu nowych podatków w tej kadencji zaskoczyć. To podatek Sasina, podatek od wyższej marży. Polega to na tym, że jak jakaś firma na tyle się rozwinęła, na tyle zdobyła zaufanie klientów, na tyle dobrej jakości produkt oferuje, że jeżeli ma w związku z tym więcej zarobić, to ma za to zapłacić państwu karę. Jest to podatek od sukcesu. Tak się karze firmy, które mimo przeszkód stawianych przez rząd, mimo trudnej sytuacji odniosły sukces. Co więcej, na przykład w branży energetycznej to jest de facto podatek od firm państwowych, a więc firma państwowa będzie brała pieniądze od obywateli, a ponieważ są za duże według państwa, no to z tych pieniędzy będzie jeszcze brała podatek. Jest to oczywiście po prostu ukryty nowy podatek. Nowy podatek, który zostanie oczywiście zręcznie ominięty, jak to zwykle bywa, przez wielkie korporacje, zwłaszcza zagraniczne korporacje, które podatków w Polsce, co by się nie próbowało, nie płacą. One często lobbują rozmaite rozwiązania biurokratyczne i podatki właśnie po to, żeby wyciąć rodzimą konkurencję, rodzimych przedsiębiorców, po to, żeby nie mieć konkurencji, po to, żeby ich zgnębić. Najgorsze jest to, że w sytuacji, w której nie uda się tego podatku ominąć, zwłaszcza w przypadku polskich prężnych firm, to oczywiście okaże się to podatek, który zapłacą zwykli ludzie, często najbiedniejsi ludzie, bo firma, która według ustawy zatrudnia na przykład 250 pracowników, żeby zapłacić ten podatek, będzie musiała albo zwolnić część pracowników, żeby mieć pieniądze na ten podatek, albo będzie musiała tak ustawić marżę jeszcze wyżej, żeby ostatecznie dostać tą marżę, która jest jej potrzebna do dalszego funkcjonowania i nie zwalniania ludzi. Podobna trochę sytuacja jest na przykład w piekarniach czy cukierniach. Ja rozmawiałem z cukiernikiem z Nowej Huty w Krakowie, który uświadomił mi, że jego cukiernia płaci najwyższą taryfę za gaz, taryfę ustaloną przez państwo. Dlaczego? Bo przedsiębiorcy, czyli źli przedsiębiorcy, oczywiście muszą płacić najwyższe pieniądze. Tylko co to powoduje? To powoduje tyle tylko, że taki cukiernik czy piekarz, żeby zapłacić tą najwyższą taryfę za gaz, w tym momencie to jest wielokrotnie wyższy rachunek za gaz niż do tej pory, musi podwyższyć cenę bułki czy chleba. Więc ostatecznie uderza to w tych najbiedniejszych, dla których cena bułki i chleba jest niezwykle istotna. Pozostaje mieć na koniec nadzieję, że ponieważ jest to podatek Sasina, to zostanie wprowadzone tak samo jak wybory kopertowe, czyli po prostu nie zostanie wprowadzony. Zobaczymy, jak to się rozwija. Trzymamy kciuki za premiera Sasina. Panie premierze, proszę się nie zmieniać. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.